to, że jak ma wyglądać, jak ja chcę, żeby miała cechy charakteru. Wiecie co, to było około 3 lat temu, wiecie co, od wtedy miałem taką pewność i przekonanie, już wierzyłem w to i dziękowałem. I wiedziałem też jedną rzecz, że spotkam ją tutaj, w tym kościele i niecały rok temu poznałem tutaj w kościele Martę. I wiecie co, faktycznie ona się okazała jakby tą sumą spełnienia moich marzeń, pragnień i modlitw, jakie właśnie jakiś czas temu do Boga zaniosłem. I wiecie co, coś jest też fajnego w tym, że teraz jak z Martą spędzamy razem czas, robimy różne rzeczy, to widzę co jakiś czas jakieś zachowania, jakieś cechy w Marcie, o które kiedyś do Boga wzdychałem i marzyłem o takich rzeczach, żeby mieć właśnie coś takiego. I też jeszcze jest kolejna rzecz, którą zauważyłem, że dotychczasowe dziewczyny, jakie w całym swoim życiu miałem, z jakimi miałem jakieś relacje, to każda z tych dziewczyn miała coś, co ma Marta. Każda miała jakąś cechę, jedna miała jakiś uśmiech, jedna miała jakąś, nie wiem, podobną figurę, zachowanie. Ale tak naprawdę oryginał jest jeden, tym oryginałem jest Marta i te wszystkie dziewczyny, które do tej pory kiedyś tam znałem, w przeciągu całego swojego życia, nawet jeszcze przed nawróceniem, próbowałem w jakiś sposób ją naśladować i nie wiem, podejrzewam dlatego, że się z nim w jakiś sposób spotykałem, miałem jakieś relacje, ale wiem teraz, że tą kobietą, tą dziewczyną jest Marta i chciałbym Cię Marta poprosić. Wytyczało kierunek, Ojcze, my otaczamy ich Twoją krwią, Jezus, i ustanawiamy do ich życia absolutne błogosławieństwo. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.